Hej, cześć, ja jestem Hubson, no i witam Was ponownie w kolejnym odcinku z mitów w grze GTA San Andreas. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem 7 mitów, podesłaliście mi naprawdę mnóstwo ciekawych, natomiast te, które wybrałem, mam nadzieję, że okażą się być prawdziwe, ponieważ, no tak jak mówię, są strasznie interesujące i to byłoby takie zaskoczenie, gdyby faktycznie okazały się być prawdziwe. Dobra, także tyle tytułem wstępu, no i przechodzimy sobie już do początku głównej części tego odcinka. No i tak oto przechodzimy sobie do mitu numer 1. Będziemy sprawdzać, czy ukradziony przez CJ'a telewizor podczas misji włamywacz będzie w stanie jakby przeciwdziałać sile pędzącego samochodu, to znaczy go po prostu zatrzymać. To jest takie no dość wątpliwe moim zdaniem, bo jakby nie było, te telewizory w tej grze, z tego co pamiętam, zbyt duże nie są i ogólnie jakkolwiek ten telewizor by duży nie był, to moim zdaniem no nie ma szans właśnie zatrzymać pędzącego samochodu. No moim zdaniem jest to kompletnie niemożliwe, natomiast za chwilkę to zweryfikujemy. No i dobra, mamy już to, czego potrzebowaliśmy, natomiast teraz sobie zrespawnujemy jakiś pojazd. Dajmy na to, niech to będzie może standardowo Turismo. Mi się wydaje, że nawet to jest idealny pojazd do tego, do sprawdzenia tego mitu, ponieważ jest on dość nisko zawieszony. Dzięki temu jakby po tym telewizorze nie przejedziemy, tylko jeżeli faktycznie ma, to nas zatrzyma. Fuck. Co tu się odwaliło? Dobra, zobaczmy. No i jednak działa, kurczę no. A czy raczej czegoś takiego byśmy w GTA 5... O, fuck, zniknęło. Ale jak sami widzieliście, mit faktycznie działa. Raczej czegoś takiego by nie było w GTA 5, bo tamte przedmioty mają taką rzeczywistą wagę. W sensie, że jak coś jest, no, lekkie ogólnie w rzeczywistym świecie, to mniej więcej jest to w dobry sposób odtworzone właśnie w GTA 5. Dobra, póki co mit potwierdzony i przechodzimy sobie do mitu numer 2. No i dobra, w kolejnym micie zobaczymy, czy prostytutka zabierze CJ-owi auto, gdy ten wysiądzie podczas numerku, że tak to powiem. Zaraz sobie jakąś panią lekkich obyczajów znajdziemy, pojedziemy z nią w jakieś ustronne miejsce, no i zobaczymy, czy ten mit faktycznie będzie prawdziwy. O, chyba tak, chyba tu się uda, zobaczymy. Nie, no niemożliwe, serio? O, dobra, chyba się udało. Teraz chwilkę poczekamy, no i zobaczymy. Czy ta oto pani CJ-owi ten samochód ukradnie, czy jednak nic takiego nie będzie miało miejsca. Dobra, coś ewidentnie się dzieje. To chyba ten moment, aby z tego samochodu wyjść. Zobaczmy. Wychodzimy i no nic takiego z tego, co widzę, się nie dzieje. Także chyba raczej mit trzeba będzie obalić. Oj, momencik, albo jednak nie. Znaczy ogólnie trochę słabo i to prowadzenie idzie, ale można to zaliczyć w kategoriach tego, że no ona ten samochód kradnie. Także no mit potwierdzony i przechodzimy sobie do mitu numer 3. W celu zbadania kolejnego mitu będziemy udawać się na plac budowy w Doherty, do którego już prawie sobie zaleciałem. Jest to dość ciekawa sprawa, ja po części nie kojarzę tego zupełnie, ponieważ kiedyś jak byłem mały, tym dźwigiem się tutaj bawiłem. I nie przypominam sobie czegoś takiego, żeby dało się za jego pomocą rozwalić jakiś tutaj stojący budynek. Natomiast jak będzie, no za chwilkę sobie to zobaczymy. Okej, próbuję przywalić w pierwszą ścianę. Sobie tylko trochę tą kulę obniżę. No i jak sami widzicie, nic takiego się nie dzieje. W sensie jakby ta kula przechodzi przez tę ścianę, natomiast jej w ogóle nie burzy. Nie narusza, że tak powiem, jej konstrukcji. Obniżmy sobie jeszcze może troszeczkę. No i dalej nic. Już chyba nawet bardziej nie mogę tej kuli obniżyć, ponieważ potem będzie już dotykała ziemi. No i ciężko będzie w ogóle cokolwiek zburzyć, jak będziemy tą kulą szurać po ziemi. Natomiast jak sami widzicie, no nic takiego nie ma miejsca. Zobaczymy sobie jeszcze ten budynek obok. No ale też nic. No jak sami widzicie, kula przechodzi przez te ściany, natomiast kompletnie nie narusza konstrukcji tych budynków. No dobra, także jak sami widzicie, mit musimy sobie obalić, no i przechodzimy sobie do mitu numer 4. No i aktualnie wczytałem sobie strasznie starego save'a. Jest to save z początku gry. W tym momencie przeniesiemy się do
San Fierro, ponieważ będziemy sprawdzać, czy dziewczyny, które znajdują się na innych częściach miasta, mogą być przez CJ-a poznane właśnie już na samym początku gry. No i jest to dość ciekawe, natomiast nie sądzę, żeby było prawdziwe, ponieważ no jakby nie było, jeżeli dany etap gry jest zablokowany, no to gra chyba jest przygotowana na to, abyśmy danej rzeczy nie mogli zrobić, czyżby jednak. Z tego co pamiętam, to Katie, bodajże tak ona się nazywała, lubiła umięśnionych mężczyzn, także sobie wpiszemy kod na muskulaturę, no i zobaczymy, czy możemy ją poznać. What the fuck, poważnie? Znaczy jeszcze to, że ona tutaj się znalazła, to okej, bo to jest normalne, ale że możemy ją poznać i normalnie się z nią spotykać, no to jest moim zdaniem dość dziwne i zobaczymy, czy to całe serduszko w ogóle wyskoczy za chwilkę na mapie. No i w tym momencie podleciałem sobie w to miejsce Hydrą, no i jak widzicie na mapie, gdy odblokowaliśmy sobie jakby tę część tego miasta, że już nie ma tej takiej niebieskiej strefy, to jak sami widzicie, faktycznie serduszko tej dziewczyny pojawia się na mapie, co jest dla mnie totalnym kosmosem. No nie spodziewałem się, bo to oznacza, że w tej grze istnieje wiele czynności, które można wykonywać, nawet gdy na tym etapie gry nie jesteśmy, tak jak na przykład z tymi dziewczynami, tak? Do San Fierro jeszcze strasznie długi kawał fabuły. No a z Katie możemy się spotykać. Dobra, mit potwierdzony i przechodzimy sobie do mitu kolejnego. Przechodzimy sobie zatem do kolejnego mitu. Jest to mit nieco zboczony, natomiast trzeba pamiętać, że mit zboczony to mit fajny. Także sobie go jak najbardziej sprawdzimy. Okej, jego celem będzie na samym początku oczywiście zabranie dziewczyny, a w następnej kolejności udamy się z nią do klubu ze stripteasem i zobaczymy, czy wówczas Dennis, w tym przypadku oczywiście, zatańczy nam w pokoju prywatnym prywatny taniec. Jest to dość ciekawe, zawsze oczywiście robi to, że tak powiem, specjalna pani, która tam pracuje, natomiast zobaczymy właśnie, jak będzie w tym przypadku. No dobra, powoli sobie dojeżdżamy na miejsce. No i zobaczymy, czy w ogóle Dennis z nami do tego pomieszczenia wejdzie, bo to jest dość ciekawe, czy jej w ogóle to miejsce będzie się podobać. Z tego co widziałem, no właśnie, ona w ogóle nawet do tego budynku się chciała zbliżyć. Zobaczymy jeszcze raz. I też z tego co widziałem, to miejsce nie było naniesione na mapę, także nie wiem, czy aby na pewno możemy z Dennis do właśnie tego klubu wejść, ale z tego co widzę, chyba nie. No dobrze, zobaczymy, czy jak wybierzemy sobie w ogóle ten prywatny taniec, to czy w pokoju będzie Dennis, czy będzie zwykła pani z tego miejsca. No jest niestety, jak sami widzicie, osoba, która w tym miejscu pracuje, ta pani, no a Dennis z tego co ja widzę i wy widzicie, no to niestety nawet do tego budynku wejść nie chce. Dobra, mit obalony i przechodzimy sobie do mitu numer 6. No i okej, przechodzimy sobie już do 6. mitu dzisiejszego odcinka. W tym momencie sobie zwerbowałem 2 członków mojej ekipy, ponieważ będą nam oni potrzebni do sprawdzenia kolejnego mitu. Będzie on polegał na tym, że musimy sobie zrespawnować jakąś łódź i zobaczyć, czy jak nasi jakby podopieczni wejdą na tą łódź z nami, to czy będą potem nieśmiertelni. Autor tego mitu dość pewnie stwierdził, że tak się po prostu dzieje. Natomiast, no czy tak będzie, moim zdaniem jest to dość wątpliwe. Zobaczmy, czy oni w ogóle... Znaczy, teraz rodzi się pytanie, czy w ogóle to liczy się jako to, że oni na tą łódź wsiedli, no bo teoretycznie tylko na niej stoją, a nie usiedli obok CJ-a, co jest dość moim zdaniem dziwne, aczkolwiek z tego co widzę, strasznie dobrze się na tej łodzi trzymają, czyli tak jakby na nią wsiedli, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, chwilkę sobie z nimi popływaliśmy, no i teraz zobaczymy, czy oni staną się rzeczywiście nieśmiertelni, czy jednak będzie dało się ich zabić. Także weźmiemy sobie może jakiegoś kałaszka, jak mamy i zobaczymy, czy damy radę ich zabić. Nie no, damy radę spokojnie z tego co widzę. Zobaczymy jak z tym. No to samo, niestety. Także no nie wiem, czy dobrze ten mit sprawdziłem. Ja sobie go zostawię jako mit niewyjaśniony, natomiast mi się wydaje, że jednak
nic takiego się nie dzieje. W sensie, nawet gdy zabierzemy ich sobie na naszą łódź, to i tak nasi członkowie gangu po prostu następnie mogą zginąć, w sensie jak z niej siądą. Dobra, tak jak mówię, no mit niewyjaśniony. Jeżeli macie jakieś sugestie, to napiszcie je w komentarzu wtedy sobie sprawdzimy ten mit jeszcze raz, gdyby faktycznie jakieś wątpliwości się pojawiły. No i okej, przechodzimy sobie już do ostatniego mitu dzisiejszego odcinka. Ja w tym momencie sobie zrespawnowałem admirala. Ogólnie ten mit, który będziemy sobie w tym momencie sprawdzać, wam się wyświetlił, ponieważ jest on dość długi i nie chcę coś przekręcić, gdy go będę mówił, także wolę, żebyście go sobie sami przeczytali. Natomiast w skrócie polega on na tym, że muszę ustawić ten pojazd w taki sposób, że w momencie, kiedy jakaś tam osoba będzie CJ'a z tego pojazdu wyrzucać, w sensie jak sobie jakąś postać za chwilkę zdenerwujemy, to że CJ wpadnie do wody i będzie on mógł chodzić po dnie oceanu. No dobra, udało mi się jakiegoś gościa wkurzyć, w tym momencie sobie biegnę do naszego pojazdu i zobaczymy, czy jak ta osoba nas wyrzuci w ogóle z niego, to czy damy radę po tym dnie oceanu chodzić. Natomiast nie wiem, czy ten grubas tutaj się zmieści. W sensie, żeby sam do tej wody nie wpadł. O to mi chodziło, ale chyba jest ok. I zobaczymy, czy dobrze to auto ustawiłem. What? Czemu się kasa pojawiła w wodzie? What the fuck? Ale to dziwnie wyglądała. Czy ogólnie, jeśli chodzi o summit, to w porządku, tak? Ale jakby CJ w pierwszej fazie zawisł w powietrzu, a potem spadł do wody, do której nie spadł i pojawił się na dnie oceanu i może po nim chodzić. No, mega ciekawa sprawa. Zobaczymy sobie, czy w ogóle możemy w tym momencie jeździć po tym dnie oceanu samochodem. Bo to też zawsze mnie ciekawiło. Dobra, samochód zespawnowany i zobaczymy, co stanie się, jak CJ do niego wsiądzie. Nie, wszystko jest ok. Możemy normalnie po dnie oceanu jeździć. Także jak sami widzicie, mit całkiem spoko. Bardzo on ułatwia zwiedzanie całego dna oceanu i też zbieranie ostryk, które no jakby nie było, znajdują się właśnie pod wodą. No dobra, także my będziemy sobie już kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że przedstawione mity okazały się być dla was ciekawe, no i że ogólnie cały odcinek wam się podobał. Dzięki, że byliście, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!